bardzo za zaproszenie. Śpiewaliśmy na początek tej drugiej części pieśń o wspaniałym imieniu Jezus, o cudownym imieniu, dzięki któremu mamy wszystko. A przed chwilką słyszeliśmy tekst, fragment 20 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej, fragment 10 przekazań. Zerknijmy jeszcze raz do niego razem, bo może został szybko przeczytany. 20 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, 7 werset. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Nie nadużywaj. W innych przykładach nie będziesz używał do czczych rzeczy, nie będziesz używał nadaremno. Jak to pogodzić? Mamy cudowne imię Jezus, o którym żeśmy śpiewali, cudowne imię Boże. Jak można go nadużyć? Czy taki problem, czy to przekazanie jest dla nas jakimś problemem, może być dla nas jakimś problemem? Pamiętam ze szkoły średniej lekcje religii w Kościele katolickim, ale nie moją. To znaczy w szkole średniej to jest tak, że myśmy byliśmy z różnych rejonów Śląska, Zagłębia. Także jeśli ktoś jeszcze chodził wtedy na religię, bo nie wszyscy chodzili, to już na własną rękę, we własnej parafii. Także czasami się jakieś słyszało, co się działo na innych lekcjach religii. Kiedyś koledzy zreferowali mi słowa księdza, który gdzieś tam prowadził religię, właśnie starał się chyba mówić o tym nadużywaniu imienia. Zrobił to w ten sposób, że stwierdził, że może bez problemu mówić o Bogu. Wymieniał imienia Boga, Jezusa, wszystkich świętych, jak to w Kościele katolickim. To tak. A teraz obok może mówić, może przeklinać, może mówić brzydkie wyrazy i podobno nawet dawał tego przykłady. I potem skonstatował to w ten sposób: nie ma problemu, nie mieszam imienia Bożego z przekleństwami, z brzydkimi wyrazami, z takimi rzeczami. W związku z tym nie przekraczam tego przykazania dla Kościoła katolickiego drugiego w Biblii trzeciego. Czy my też nie mamy problemu z tym, żeby nie nadużywać imienia Bożego? A może załatwiliśmy sobie to, może byśmy sobie chcieli załatwić to w ten sposób, jak Żydzi sobie załatwili, w pewnym momencie stwierdzając, że imię Boże, Jahwe, Jehowa, czy jak go tam wymawiać, to imię Boże nie będzie wymawiane. Zamiast tego, czytając nawet Słowo Boże, mówią Hashem, czyli to imię. I dla nich jest to jakiś sposób rozwiązania tego problemu. Czy my mamy też jakiś sposób na to, a może w ogóle nie mamy problemu z tym trzecim przykazaniem? Powiem szczerze, może nie dziwiłem się tak temu księdzu katolickiemu, ale bardzo zawsze mnie dziwiła ta postawa Żydów, którzy znając Słowo Boże, wśród których wiedząc, co znaczy imię, że nie jest to tylko słowo, to jak kogoś się nazywa, to jak na kogoś się woła, że imię to coś więcej, że imię to przede wszystkim obraz tej osoby, charakter tej osoby, bo są na to przykłady, kiedy Bóg zmieniał imiona różnym osobom, wskazując na to, że wprowadza również jakąś zmianę w ich życiu. Czy my możemy w takim razie w jakiś sposób być na przekór temu trzeciemu przykazaniu? Czy możemy nadużyć? Czy możemy w jakiś sposób do niewłaściwych rzeczy imienia tego użyć? Jeśli uświadomimy sobie, że nie jest to słowo, nie jest to czy my więcej razy, czy mniej, czy wymienimy imię Jahwe, czy Jehowa, czy w jakimś inny sposób, czy użyjemy słowa Jezus,
Ale ważne jest to, że to imię coś znaczy. Że to imię znaczy cały Boży charakter. Że pod słowem imię rozumiemy to wszystko, czym Bóg jest dla nas. Czy wtedy możemy nadużyć tego, czym Bóg jest dla nas, nadużyć tego imienia Bożego? Sięgnijmy do Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 22 werset. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Co my czynimy w imieniu Bożym? I czy to są chwile, kiedy my mówimy: to czynimy w imieniu Bożym, czy w imieniu Bożym wyganiamy demony, w imieniu Bożym prorokujemy, w imieniu Bożym czynimy cuda? Może też. Ale co to znaczy, że my to robimy w imieniu Bożym? Czy jesteśmy świadomi tego, że robiąc coś w imieniu Bożym, to znaczy, że chcemy przekazać obraz tego Boga? Czy ten obraz przekazujemy właściwie? Czy właściwie przekazujemy prawdę o Bogu? Czy swoim życiem pokazujemy, jakie jest prawdziwe imię Boże? Czy może czasami jest inaczej? Czy może czasami jest tak, jak Paweł napisał w liście do Rzymian? Pamiętacie? Zresztą fragment tego też żeśmy rozważali w lekcjach dotyczący zachowania się pogan, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, ale ciąg dalszy tego, jeśli sięgniemy w listu do Rzymian, drugi rozdział listu do Rzymian, zapraszam was, żebyście też sięgnęli do tego. Paweł mówi tam o tym, w jaki sposób zakon może być rozumiany wśród pogan, ale potem mówi, w jaki sposób ten zakon traktują Żydzi. I wreszcie 24 werset to są bardzo mocne słowa. Mocne słowa powtórzone zresztą za księgą Ezechiela. Albowiem z waszej winy, jak zapisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Z waszej winy. Wy pokazujecie takiego Boga, że poganie bluźnią imieniu Bożemu. Jak to jest możliwe? Czy jest możliwe, że my, chcąc objawiać innym Boga, możemy stanąć w takim punkcie, w jakim Paweł tutaj przedstawił? Sięgnijmy do Ewangelii Jana, 16 rozdział, 2-3 werset. Jezus mówi tu do swoich uczniów o pewnych ludziach. Ewangelia Jana, 16. Wyłączać was będą z synagog więcej. Nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Czy ludzie mogą aż tak się mylić wobec tego, co jest prawdziwą służbą Bożą? Jezus powiedział, że tak będzie. Dlaczego? Dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Czy takie sytuacje są, były, zdarzały się? A pamiętacie, kiedy grupa ludzi przyprowadziła do Jezusa pewną kobietę
I jakie były ich słowa? Mojżesz nakazał nam w zakonie takie kamienować. A ty co mówisz? Mojżesz nakazał nam w zakonie takie kamienować. Taka jest wola Boża. Słuchaj nas. My tą wolę chcemy wypełnić. My chcemy służyć naszemu Bogu. Czy my możemy aż takie błędy popełniać? Czy możemy w ten sposób mniemać, że wykonujemy wolę Bożą? A jeśli tak, to jak się przed tym uchronić? Albo uczniowie, którzy w pewnym momencie w drodze do Jerozolimy, przechodząc przez miasto Samarytan, ci Samarytanie nie przyjęli ich. I co ci uczniowie mówią do Jezusa? Czy chcesz, abyśmy spuścili ogień z nieba, aby ich pochłonął? Widać, pamiętali Słowo Boże, pamiętali, że była taka sytuacja, może była taka sytuacja z Sodomą i Gomorą, kiedy spadł ogień z nieba i pochłonął tych niewiernych. A jak Jezus im odpowiada? Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Jak zabezpieczyć się przed takimi naszymi próbami wypełniania woli Bożej na nasz sposób? Jak zabezpieczyć się przed tym, żebyśmy nie mniemali, że spełniamy służbę Bożą? Czy my tak możemy działać? Czy my możemy kogoś zabijać, mniemając, że spełniamy służbę Bożą? Czy my możemy komuś, na kogoś wydawać wyroki może, stwierdzając, że taka jest wola Boża, że pełnimy Boże dzieło? Kochani, zastanawiałem się nad tym, jak przed takim czymś się zabezpieczyć. Przed tym, abyśmy to my nie byli tymi, których tu Jezus wspomina, że mniemali, że spełniają służbę Bożą, dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Czy jak zrobić, żebyśmy to my nie byli tymi, z winy których poganie bluźnią imieniu Bożemu? Jak zrobić, żebyśmy my nie nadużywali imienia Boga naszego, nie traktowali naszych sądów, naszych myśli, naszych decyzji jako czegoś, co jest wolą Bożą? Sądzę, że jest tu jedyna droga do tego. Jezus tu ją wskazuje. Jeśli pamiętacie ten werset z Ewangelii Jana, kiedy on mówi, że mniemali, że będą mniemać, czy będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą, a to będzie czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Czy my dokładnie znamy tego Boga, w którego imieniu chcemy cokolwiek robić? I czy to są tylko chwile, kiedy robimy coś w imieniu Boga? Czy zdajemy sobie sprawę, tak jak Daniel? Pamiętacie, jak Daniel modlił się? Daniel, który modlił się za swój naród. Jeśli chcecie przypomnieć sobie 9 rozdział Księgi Daniela, 19 werset. Jest tam słowa takie: o Panie usłysz, o Panie odpuść. O Panie, dostrzeż i uczyń. Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój lud. Kiedy my chcemy podążać za Bogiem, to my chcemy być tym narodem, który jest nazwany imieniem Bożym. I wtedy nie ma znaczenia, czy my mówimy, że to jest w imię Boże, to nie jest w imię Boże. Wszystko, co robimy, chcemy, aby działo się w imię Boże, i wszystko, o czym robimy, możemy, pamiętajmy, tego imienia Bożego nadużyć.
Dobrze, jeśli będziemy o tym pamiętać, jeśli będziemy pamiętać tak jak Jeremiasz. Sięgnijmy w Jeremiaszu do 15 rozdziału, Księga Jeremiasza, 15 rozdział, 16 werset. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany, Panie Boże zastępów. Jeśli ja jestem nazwany Twoim imieniem, Panie, jeśli ja chcę się do tego przyznać, to wszystko, co czynię, czego nauczam, co przekazuję, to wszystko może albo chwalić Twoje imię, albo go nadużywać. Czy ja rozumiem, Panie, jaki Ty jesteś, jakie jest Twoje imię, jaki jest Twój charakter? Czy nie wydaje mi się, że właśnie to jest moment, żeby spuścić ogień z nieba na ziemię, bo to jest ta chwila, tak? Bo tak się kiedyś działo, bo może taka jest Twoja wola. Czy nie jest, a może, Panie, ja już powinienem teraz wyrazić, objawić taki święty gniew. Tak, prawda? Pan Jezus, wszyscy zawsze pamiętają, Pan Jezus kiedyś przyszedł do świątyni i powyganiał tych wszystkich strasznych ludzi, którzy tam takie rzeczy robili. W związku z tym jest takie miejsce w Słowie Bożym. Może być święty gniew. Mogę ja też w końcu nie wytrzymać i kogoś tak pogonić, że popamięta. Czy ja rozumiem? Czy ja rozumiem Boży gniew? Czy ja rozumiem Boży charakter, Boże imię? Czy ja go dobrze objawiam? Jezus kiedyś powiedział Piotrowi, ile razy trzeba przebaczyć? Piotr chciał 7. Jezus mówi, nie 7, 77. Może niektórzy z nas też czytają to dosłownie. Ja może nie jestem taki skrupulatny, ja z kolei, ale może jest ktoś taki skrupulatny, który sobie liczy 76, 77, koniec. Więcej razy już nie muszę przebaczać temu łotrowi. Ja jestem troszkę inny, to znaczy ja sobie przy już 10 razie zapomnę, a potem stwierdzę, to już było na pewno tak dużo razy przebaczyłem, na pewno tak dużo razy się ugiąłem, że już nie ma co przebaczać. Kochani, czy to Jezus chciał powiedzieć, żebyśmy byli bardziej skrupulatni i dokładnie wyliczyli te 77 razy? Czy taki jest Bóg? Czy my imię takiego Boga objawiamy swoim życiem? Wiecie, kiedy chcę sobie uświadomić, jaki jest Bóg, to sięgam do 5 rozdziału Księgi Objawienia. Proszę was bardzo, sięgnijcie razem ze mną. Do 5 rozdziału Księgi Objawienia. Jak wiecie, Księga Objawienia, słowo objawienie, co jest treścią Księgi Objawienia? Jak myślimy? Czasami mamy jakieś seminaria z Księgi Objawienia i co wtedy? Łączymy to z seminarium z Księgi Daniela. Co wtedy? O czym wtedy mówimy? Czego się spodziewamy po takim seminarium? Gdzieś tam szepczecie ustami, nie słyszę. Proroc, tak? Spodziewamy się proroc tego, co będzie. Tak, Bóg objawi, objawienie, znaczy się, mamy wizję tego, co będzie. Jan to otrzymał. Ale objawienie to jest obraz, zresztą tak się zaczyna. Obraz, który przedstawia nam Jezusa Chrystusa, który przedstawia nam naszego Boga. I bardzo fajnie jest czasami patrzeć na te teksty w ten sposób, jaki jest nasz Bóg, aby nie popełniać takich gaf. Fajnie, jeśli są to tylko gafy. Gorzej, jeśli są to chwile, że przez nas poganie będą bluźnić imieniu Bożemu. Sięgnijmy więc do tego 5 rozdziału.
A może nawet wcześniej, kiedy jest to w 4 rozdziale wizja nieba. Prześledźcie to może sobie kiedyś jeszcze raz w domu cały 4, 5 rozdział. Ja chciałbym zwrócić uwagę na kilka fragmentów, kilka tekstów. Koniec 4 rozdziału, kiedy ten, który siedzi na tronie, upada przed nim 24 starców i słowa: godzien jesteś, Panie Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. O takim godnym Bogu dzisiaj rozmawialiśmy w lekcjach, który stworzył wszystko z Jego woli, Jego mocą, Jego mądrością to wszystko powstało. I tu siedzi na tronie, wszyscy oddają Mu cześć, bo godzien jest czci, godzien jest najwyższej chwały. Ale co dzieje się dalej? 5 rozdział. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapieczętowaną wewnątrz i zewnątrz. Zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Nomen omen, tydzień temu u nas był brat Korosteński i ten tekst przedstawiał jako przykład tego, jak można czytać Słowo Boże. Jak postawimy przecinek, czy wyjdzie nam, że księga była zapisana z obu stron, a zapieczętowana, czy zapisana, a zapieczętowana z obu stron. Ale to tak na marginesie. Też gdzieś w tych miejscach, gdzie jest mowa o księdze, o księgach, zacząłem się wczoraj zastanawiać, bo sięgnąłem sobie, porównałem z tekstem takim tłumaczeniem bezpośrednim Biblii greckiej i patrzę, że tam jest mowa o zwoju, tam gdzie były księgi o zwojach. Tu się u nas pojawia księga. Zastanawiam się, jeśli jeszcze czasu temu światu trochę zostało, za ile powinien się pojawić następne tłumaczenie Słowa Bożego, gdzie ludzie już nie będą rozumieli księga, będzie tam musiało być napisane, że był to zapieczętowany tablet albo zapieczętowany jakiś czytnik e-booków, prawda? Ale to już tak całkiem na marginesie nad naszym zrozumieniem słów. Ale jest księga w prawej dłoni tego, który siedzi na tronie, który jest godzien wszelkiej chwały, wszelkiej mocy. I 3 werset mówi: i nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. Czy kojarzycie, co to za księga? Czy jest tu jasne wytłumaczenie? Z czym nam się kojarzy ta księga? Dobrze, zastanowimy się może kiedyś indziej na boku, ale na pewno, ponieważ jest to wizja nieba, wizja, która prowadzi do sądu, do rozpatrywania losów ludzkich, jest to księga, która nas dotyczy. Zostało to pokazane Janowi, księga, w którym są jakieś informacje o nas, o ludziach tutaj mieszkających na ziemi, i księga, która potem jest podstawą do tego, żeby rozpatrzeć losy tutaj ludzi na ziemi. I słowa, które mówią, że nikt w niebie ani na ziemi nie jest godzien zajrzeć, nie jest godzien rozpatrzeć tych losów, nie jest godzien pochylić się nad, nad losami ludzkimi. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godzien otworzyć księgi ani do niej wejrzeć. I co? Nie było nikogo godnego, który by otworzył tą księgę? Znacie ten tekst. Znacie te słowa. Znalazł się ktoś godzien. 6, tak. Widziałem pośrodku między tronami a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu. To jest 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. Przystąpił, wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. I ta pieśń w 9 wersecie: godzien jesteś wziąć księgę, zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemiona i języka, ludu i narodu.
i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski, kapłanów i będą królować na ziemi. Kto jest tym barankiem, który jest godzien otworzyć tą księgę? Jezus. Jezus. Dlaczego Bóg Jezus, czyli jak rozumiemy druga osoba, inna osoba, ale jednak ten sam Bóg, który z jednej strony jako ten, który stworzył wszystko, który jest godzien najwyższej chwały, nie przedstawia się jako godny do otwarcia tej księgi, ale jako ten, który umarł, który dał swoje życie, tylko wtedy pokazuje się godnym do rozpatrywania losów ludzkich synów. Tak jak w liście do Hebrajczyków jest, że jest to ten nasz cudowny arcykapłan, który może współczuć z nami, który oddał za nas nasze życie. I wiecie, w każdym momencie, kiedy zastanawiam się nad tym, jaki jest Bóg, jak powinno być imię Boże przedstawione, jaki powinny być charakter Boży, który chciałbym prezentować, to chciałbym, żebym pamiętał o tym, że Bóg to jest tym, który oddał wszystko za nas, który nas miłuje, który naprawdę potrafi dla nas zrobić wszystko i zrobił to wszystko dla nas. I tylko dlatego pokazuje się godnym, żeby rozpatrywać nasze losy. W związku z tym, aby nie było tak, że imię mojego Boga jest nadużywane moim życiem, jest nadużywane tym, co robię, tym, co mówię, to chciałbym, żeby bardzo często, kiedy cokolwiek chciałbym zadecydować na temat tego, co powiedzieć drugiemu człowiekowi, a może zwrócić mu uwagę, a może osądzić jego postępowanie, a może wskazać mu jakąś drogę, chciałbym, żeby w mojej myśli były takie słowa. Czy ty tak samo byłbyś godzien umrzeć za tego drugiego człowieka? Czy jesteś godzien, aby rozpatrywać jego losy? Bo Bóg jest godzien dlatego, że był gotów umrzeć i umarł za nas. Chciałbym, żebyśmy w ten sposób, nie wiem, może to jest tylko mój sposób, może macie też jakieś inne, lepsze, żeby nie nadużywać imienia Bożego, nie nadużywać obrazu, jaki sposób my, którzy chcemy, aby być nazwani tym imieniem Bożym, abyśmy my pokazywali światu wspaniałość Bożego zbawienia, wspaniałość Bożego miłosierdzia, a nie byli przyczynkiem do tego, żeby świat bluźnił imieniu Bożemu. Sięgnijmy jeszcze raz do listu do Rzymian. W drugim rozdziale był ten werset, który mówił, że z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu, ale w 15 rozdziale listu do Rzymian są dużo radośniejsze słowa, takie, które chciałbym, aby były naszym udziałem, abyśmy w ten sposób świadczyli o imieniu Bożym. List do Rzymian, 15 rozdział, 9 werset. I aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano, dlatego będę Cię wzywał między poganami, będę śpiewał imieniu Twojemu. Życzyłbym sobie i innym, aby ci ludzie dookoła nas, ci, którzy nas widzą, aby nie było tak jak w drugim rozdziale, że bluźnią imieniu Bożemu, bo my przedstawiamy obraz niewłaściwy tego imienia, ale aby wielbili Boga za miłosierdzie, które im pokażemy. Za tego cudownego Boga, który nas prowadzi, któremu mogliśmy oddać swoje życie,
Nie wiem, jakie wy macie przemyślenia na temat tego trzeciego przykazania. Czy nie jest to problem? Czy to nie jest może największy problem nasz? Ja jednak, kiedy sobie uświadomię te słowa, że te słowa, które jest w księdze z modlitwy księgi Daniela i w księdze Jeremiasza, kiedy są słowa o tym, że wy jesteście ludem nazwanym od mojego imienia, chciałbym, żeby nigdy z myśli mojej nie uciekło to, że mam być ludem nazwanym od imienia Bożego, od prawdziwego Bożego imienia, obraz, który objawia swoim życiem prawdziwy Boży charakter, który prawdziwie prorokuje, który naprawdę opowiada rzeczy w Bożym imieniu. Nie w ten sposób, aby Jezus podsumował to: nigdy Cię nie znałem. To, co robiłeś w moim imieniu, to nie było moje imię. Proszę o to wszystko dla mnie, mam nadzieję, dla każdego, który chce podążać za Chrystusem i chce, aby tak jak w radosnych słowach tej pieśni, to imię było dla nas wszystkim. Amen.